Strzelamy z pistoletu. Tak jest! Zobaczcie, jak daleko odlatuje! Ostatnia aktualizacja w GeFortnite miała miejsce ponad miesiąc temu. Od tamtej pory content w Fortnite totalnie nam się wyczerpał. Twórcy gry mieli święta, później był Sylwester, następnie ferie i dopiero teraz wrócili do pracy i wypuszczają dla nas zimową aktualizację, w której do gry została dodana nowa strzelba dźwigniowa oraz podwójne pistolety egzotyczne. I w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie te nowe bronie. Teraz chciałem przekazać informację dla osób, które na przykład nie śledzą mnie na Instagramie i nie wiedzą, dlaczego nie streamuję od jakiegoś tygodnia, ponieważ, moi kochani, mam grypę. Codziennie rano mam gorączkę, później jem tabletki i zbijam sobie tą gorączkę. Już mam dość, po prostu dość leżenia w łóżku. Mam nadzieję, że szybko powrócę do zdrowia, więc stąd pochodzi moja nieaktywność, jeżeli chodzi o streamy. Mam nadzieję, że szybko wrócę do zdrowia i się widzimy jak najszybciej na live'iku. Mam nadzieję, że wy jesteście zdrowi i nie chorujecie tak jak ja. Ale jeżeli doceniacie, że dzisiaj i tak nagrywam dla was odcineczek, no to strzelcie łapeczkę w górę, będę mega wdzięczny. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z gry Fortnite. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na 1000 fałdolców. Ta osoba wygrywa, odezwij się do mnie mordeczko na maila, mail masz oczywiście mój w opisie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że też wam rozdam 1000 fałdolców. Pisz kodzik Farel do sklepu, w komentarzu pochwal się swoim nickiem z gry Fortnite, a wyniki ogłoszę już w następnym odcinku. Nie zapomnijcie też odwiedzić pixyshop.pl, gdzie znajdziecie przekozackie koszulki. Link do sklepiku znajdziecie również w opisie. A teraz przejdźmy do odcinka. Po zalogowaniu się do gierki mamy do odebrania nowe style do krzaczora. O nie, edycja zimowa krzaczora, zobaczcie jak ma mało listków. I coś mu tutaj prześwituje. Nogi mu widać. No dobra, skoro mamy nową edycję do krzaczora, no to wyposażmy sobie całego krzaczora. Jeszcze to, wyposaż. Tak jest. I mamy nowego krzaczora. Od razu dostałem jeszcze jakiś prezent od ziomka. Dziękuję. O! Odbieramy. Dzięki Zimek za prezent. Jak wygląda sklepik? Czy coś się zmieniło w sklepie? Są jakieś nowe skiny. O! Nie pamięć jaką ma edycję, ale to już chyba prędzej tak miała. Okej, moi kochani, może sobie polećmy na razie tutaj na tą miejscóweczkę. Może będzie jakaś fajna broń dla mnie. Powiem wam szczerze, że nie grałem w Fortnite'a bardzo długo. Wiedziałem, że wypadnie oddech smoka. O, tutaj oddech smoka wypada zawsze. Jeżeli się zgadzacie ze mną, zostawcie łapeczkę w górę. Serio. Ktoś tutaj jest. Sprawdźmy tego ziomka. Leżysz. Byniu, ale mi ładnie wcisnął. Powiem wam szczerze, jest, jest nowa pompa. Jest nowa pompa, moi drodzy. Mamy to, przeładujmy ją, jest przeładowana, sprawdźmy ile ona ma obrażeń. 98,1, zielony wariant, a nasza taktyczna 76, no dobra, czyli jest mocniejsza. Taktyczna ma 8 naboi, ta ma 6 naboi. No i oczywiście ta pompa nowa dźwigniowa występuje we wszystkich wariantach kolorystycznych. Także jest też legendarna, więc na pewno będzie mocno, mocno ciosać. Mordo. Leżysz. Ej, fajna jest ta pompa. Jest fajna, tylko że ja dawno nie grałem i troszeczkę lamię. Edycja jeszcze mi się troszeczkę tutaj pogubiła. Gościu sprawdza te krzaki. Ale się rozsypał, wow. U kurcze, czy wy to widzicie? Złota nowa pompa. Wow. Naprawdę ten chłop nie gra tą nową złotą? Przeładowana? Przeładowana do fulla. Coś pięknego. 75 dostał z harpuna, co? Wow, ładnie dostał. Nie! Nie, 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 Farel, kef, kef, kef. Nie! No! Najgorzej, jejku, nie zdążyłem tego keba wypić. Dobra, trzecie miejsce. Powiem tak, nie zdążyłem przetestować te złotej pompy, ale zdobyłem złotą, jak widzicie złota jest. Generalnie meczyk średni. No to teraz lećmy i sprawdźmy nowe egzotyczne pistolety, let's go. Nie mam pojęcia, moi drodzy, o co chodzi, ale resetuję już meczyk piąty czy szósty raz i nie ma na górce tego NPC. Nie wiem co się dzieje, albo został wycofany z powodu jakiegoś błędu i powróci za jakiś czas, albo po prostu mam totalnego pecha i on mi się nie respi. Nie wiem, nie rozumiem. Zazwyczaj jak jest NPC, no to powinien być cały czas w tym samym miejscu, co nie? Jak widać, nikogo nie ma. O, snajperka. Pięknie, pięknie. Snajperka. Nie no, to są jakieś żarty, że po prostu nie ma. Jest, jest, jest w końcu NPC.
Ja dziękuję. 10 raz resetowałem gierkę. Wyobrażacie to sobie? Kupujemy te berety. Dziękuję. Chyba możemy je nazywać chyba berety, co nie? Dwa pistolety. Mamy też fajną pompeczkę. I granat impulsowy. Woohoo! A po... Co? Poczekaj. Uciekaj, Farel! Aha, pięknie. No pięknie. Ja jestem teraz na hita totalnego. XD. XD. Jakbym się wyłożył po raz kolejny, to bym w to nie uwierzył. Chciałem się odbić przy pomocy granata. Leżysz, kitek! Ej, nawet przyjemne są te bronie, serio. Fajnie się z nich strzela. Kolejnego chłopa mam chyba. Leżysz, nara. Ej, ale że tak tyle napaleńców tutaj jest. Panowie, uspokójcie się, tak? Powiem wam, że to jest jedna z lepszych egzotycznych broni. Serio, fajnie się nimi gra. Te bombeczki też są niczego sobie. Strzelę sobie raz z tego naszego pistoletu i odbiję się impulsem. Czy polecę tak samo daleko jak przy pomocy odbijacza plus impuls? Wiecie, o co chodzi, nie? Strzelamy z pistoletu. Tak jest! Zobaczcie, jak daleko odlatuje! Coś pięknego, dobra! Czyli jeżeli będziecie mieli impulsy plus tą broń, no to w razie, wiecie, jakichś niespodziewanych problemów można uciec w bardzo łatwy sposób. Tak, i mam Mandaloriana jeszcze. Najgorzej. Proszę pana. A nie przesadza pan troszeczkę? Aha. No i niestety. Szybka pompa wygrała. Najgorzej. Powiem wam szczerze, że bardzo ciężko mi się gra przez moje samopoczucie. Te gierki jakieś super nie są, nie mogę się skupić, jest kurczę chłop. Dobra, jest zadyma. Pójdź sobie, proszę, pójdź sobie, dobra, Byniu. Kup sobie tą broń i odejdź. Dobra, pobiegł sobie, na szczęście. Czemu zapasy są wyczerpane? Nie no, to są jakieś żarty. To co, ja mam możliwość kupienia tych pistoletów tylko ileś tam razy w gierce? O, rany też lubisz skały, to są po prostu jakieś... O nie. O nie, o nie, 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 nie. NPC, sorki, mordko. Nie chciałem w ciebie trafić. Dobra, ryzyk fizyk. Jadę pod górkę i gonię tamtego chłopa. Dobra, jestem chłop. Ty, byczku. Oddawaj moje... Pistoleciki, tak? Tak jest! Mamy to, mamy to. Zdobyliśmy je. W końcu. Myślałem, że już nie będę mógł nimi pograć w tym odcinku. No i nice! Boty go zabiły. No nie wierzę w to po prostu, nie? Po prostu w to nie wierzę. Wow, 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 boty! Nie, 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 ja nie chcę się wyłożyć, panowie! Zostawcie mnie! Wow! Ale ta broń tak słabo strzela? Nie o to chodziło. No ale dobra. To chyba wszystko leci. A ten chłop leci razem z tym? Leżysz! Dobra. Powiem wam szczerze, że te gierki dzisiejsze są naprawdę ciężkie dla mnie, bo mój mózg nie funkcjonuje tak jak powinien. Chyba nawet mi się wydaje, że mam jeszcze delikatną gorączkę, ale w miarę udało się zagrać fajne meczyki. Fajne są te berety, z pewnością nas chronią przed upadkiem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na mojego Instagrama, TikToka.
Wszystkie linki do moich social mediów macie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!